Witam Was wszystkich serdecznie, pracowni kulinariów regionalnych w Perkowicach. Zaczynamy cykl programu Gotuj z Perkowicami. Dzisiejszym tematem będą pierogi perkowickie, których nietypowym składnikiem jest nasz tajemnicą owiany farsz. Jednak farsz składa się z tylu składników, że zaprosiłam dzisiaj do siebie pomocników. I razem przygotujemy dla Państwa pyszne danie. Zaczynamy od farszu. Pierwszym naszym zadaniem jest krojenie kapusty w drobną kosteczkę. Zapraszam do siebie Piotra Trzeciaka, instruktora Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Także zaczynamy od obrania kapusty, sprawdzenia jej stanu liści z zewnątrz, czy nie ma żadnych oznak. Jest ok. Jest ok, myślę, że nie jest ok. Trzeba zdjąć jedno. Jedno liść zdejmujemy, bo się nie nadaje się do krojenia. I teraz od wycięcia kaczana zaczynamy. Kapustę kroimy w drobną kosteczkę. Soczysta, z delikatnymi liśćmi. W naszej pracowni staramy się wykorzystywać nasze lokalne produkty wytwarzane w Perkowicach lub w ich okolicy. Do gotującej się wody z małą ilością soli wrzucamy pokrojoną kapustę. Kapusta jest pokrojona w taką kostkę drobną, ale nie zbyt drobną, żeby później była fajnie wyczuwalna w pierogu. Kapustę gotujemy al dente. No czas gotowania w zależności od rodzaju kapusty, jaki mamy. Jeżeli mamy teraz lato, kapusta jest młoda, świeża, więc ją wystarczy tylko sparzyć. Kapusty starsze zimą musimy troszkę pogotować. Ona musi być tak delikatnie rozchodzić się w ustach. Następnym składnikiem naszego farszu jest podsmażony boczek z cebulką. Zapraszam do siebie kolejnego uczestnika naszego programu, instruktora Gminnego Ośrodka Kultury, Jakuba Gdele. Zapraszam, proszę, Bogoś. Do tego obieramy też cebulę. Zapraszam do siebie Piotr, tak? Proszę. To jest naszego ogródka. Dzisiaj rano świeżo zrypana. Kiedyś radzono sobie z szczypiącą cebulą w oczy w prosty sposób. Na chwilę zwracano wzrok, patrzono w rozpalony ogień. Jednak z racji, że dzisiaj nie mamy takich urządzeń, spójrzmy w rozpalone oczy Piotrka. Żeby dobrze pokroić cebulę w kostkę, jest też na to pewien sposób. Cebulę najpierw obieramy oczywiście ze skórki. Następnie przekrajamy ją wzdłuż. To jest bardzo ważne, żeby nie pomylić stron krojenia. Następnie nacinamy cebulę w ten sposób. Następnie w ten sposób. No ja myślę, że świetnie. Jan Kuba pokroił ten swój boczuś w drobną kosteczkę i za chwilę będziemy smażyć na patelni. Kolejnym składnikiem naszego cudownego farszu są jajka. Jajka nasze wiejskie. Dzięki Bogu mieszkańcy Perkowic kur się tak szybko nie pozbywają. Mamy ich pod dostatkiem. Myślę, że każda królowa kuchni posiada w
swym zestawie swoje berło. Berło przekazywane od babci przez mamę do wnuczek. Dzisiaj Kuba pięknie pokroił nam boczek. Myślę, że warto go awansować na naszego pomocnika. Dziękuję. W Perkowicach budzi nas zawsze pianio kogutu. To znak, że w naszej wsi występują jeszcze kury. Każda gospodyni i krowy. Każda gospodyni ma ich na pewno po kilka. Jajka zawsze wybieramy świeże i z pewnego źródła. Jajka muszą być pokrojone w grubszą kostkę, żeby były dobrze widoczne w farszu. Do podsmażonego boczku na złoty kolor dosypujemy pokrojoną w kosteczkę cebulkę i też wszystko ładnie podsmażamy, podduszamy, aby nam cebulka się zeszkliła. Teraz swoje berło przekażę naszej mistrzyni kuchni, pani Urszynie Nowickiej. Mamy przygotowane już wszystkie składniki na farsz do pierogów, który za chwilę będziemy już składać i mieszać, a w tej chwili zrobimy ciasto na pierogi. Ciasto na pierogi będzie składało, bo to jest ciasto takie zwykłe, tradycyjne, będzie się składało z mąki. Jest to mąka poznańska, która zawiera dużo glutenu i dlatego też trzeba to ciasto dobrze wyrobić, żeby gluten się uwalniał. Wtedy jest ono lepkie, bo nam zależy na tym, żeby ciasto bardzo dobrze się lepiło, jak robimy pierogi. A także dodamy jeszcze dwa żółtka, żeby było miękkie i wodę gorącą posolimy trochę. Więc na początku przy robieniu pierogów mąkę należy przesiać. Proszę bardzo, jest to mąka, już jak mówiłam, poznańska. Przesiewamy, żeby więcej było w mące puszyste, żeby po tym ciasto było bardziej puszyste. Do tego dodajemy, proszę, dwa żółtka. Jeszcze solimy. Gdzieś tak z pół łyżki soli dodajemy. Potem jeszcze posolimy wodę. Dobrze, o. Dalej to, co już takie trochę połączone, to można na bok i tu następne. Potem to wszystko zgnieciemy. O, tak. Trzeba to łapać, żeby nam się nie rozlało po całej stolnicy. O. Tak gdzieś powinno na kilogram mąki to około pół litra wody. Ale to też zależy, czy dodajemy jajka. Niektórzy tutaj zagniatają ciasto, nie dodają jajka w ogóle. Niektórzy całe dodają, no my akurat dodajemy tylko krótkę. I do tego jeszcze dodamy 3-4 łyżki oleju. Można dodać też masło, ale z masłem to jest większy problem, bo trzeba je rozpuszczać. A my stosujemy olej. O, proszę bardzo. Teraz dobrze wygniatamy ciasto. Na pierogi muszą być bardzo dobrze wygniecione, bo w czasie wygniatania, wyrabiania ciasta wytwarza się gluten. Będziemy robili farsz do tych pierogów. To kapustę, która już była odgotowana, wystudzona, musimy odcisnąć z wody. O, ten silny chłopak to szybko. Do sucha? No tak, za sucho też nie może być, bo będzie suchy farsz. Musi taki być, trochę wilgoci musi zostać w tej kapuście. Wyjątkowo na te pierogi można zahartować, jak się ugotuje, później zalać zimną wodą, żeby ona szybciej stykła. I ona wtedy bardziej jest taka chrupiąca. Sprawdzimy ciasto, czy ma dobrą konsystencję. Jest super wygniecione, mięciutkie, pulchne. Nakrywamy je miską, żeby nie obsychało. Co najmniej na pół godziny, żeby jeszcze ten gluten się po prostu wytworzył, żeby było lepkie ciasto. Do tej kapusty dodajemy teraz ten przesmażony boczek z cebulą.
teraz dodajemy jajka pokrojone. Sypiemy. Te trzy składniki, które są w tym farszu, to gdyby tak zostały tylko same, to ten farsz byłby bardzo mdły. Dlatego też dodajemy ser normalnie twarogowy, biały ser, najlepszy z Polski. Jeszcze w Perkowicach trochę krów mamy i ser mamy swojski. Bo wtedy ten ser, on jest taki bardziej grudkowaty i jego bardziej się wyczuwa. A zresztą jak robimy sami ser, to wiadomo, jaką zrobić kwaśność. No tu akurat jest potrzebny ser kwaśny. Nasz farsz doprawiamy solą i świeżo zmielonym pieprzem. Więc taka przyprawa najbardziej doda aromat. Doprawiamy tylko solą i pieprzem. Pieprz ten świeżo zmielony. On musi być, mówię, też jego sporo powinno być, bo on musi mieć taki trochę ostrzejszy smak. Dobra, na razie. I jeszcze dodajemy trochę soli. Soli nie dodajemy dużo, bo musimy też spróbować, bo była solona kapusta. Przechodzimy do kolejnego etapu, może najważniejszego, najbardziej pracochłonnego, lepienia pierogów. Mamy przygotowany farsz, pięknie wygniecione ciasto, wałki do wykrawania, filiżankę, no i naszego kuba. Ciasto wałkujemy na grubość 3 mm. Mamy bardzo już dobrze rozwałkowany placek na placki do robienia pierogów i teraz będziemy je wyciskały taką filiżanką, bo nam odpowiada jej wielkość i pierogi nie są wtedy ani za małe, ani za duże i po prostu więcej można farszu włożyć i potem je zlepić. I na każdy placek nakładamy jak najwięcej farszu. No tak dobrą łyżeczkę. Proszę, tu użyłam. No czy tak dużo się zmieści, to nie wiem. Ale chyba nie zamkniesz go. Odejmiemy. Tak, odejmiemy. Może pierwszego to troszkę, żeby mniej było farszu. I teraz, tak najprościej mówić, zamykamy ten farsz. Na pół składamy. Oj, za dużo chyba. No my się uczymy. No się wy się uczycie. Oj, dobrze jest, zmieścił się. Nie tak koleciutko. I teraz tu mamy dwa brzegi i je sklejamy. O. I dlatego tego farszu trzeba tyle włożyć, żeby może... Mocno sklejaj. Nie bój się. Nie bój się, bo potem on się rozleci. O tak, patrz. Aż tak, żeby to ciasto ze sobą się złączyło. Pierogi muszą być okrąglutkie, ładniutkie. Wpada w rytm. W garnku mamy nastawioną wodę lekko osoloną. Pamiętajmy, żeby wodę solić po zagotowaniu, ponieważ woda z solą zagotowuje się dłużej, a także sól szkodzi na dno garnka. Woda nam się pięknie gotuje w garnku, bo teraz trzeba powrzucać pierogi. Pojedynczo lub podwójnie, delikatnie wrzucamy pierogi do garnka. Przykrywamy szlapetką, czekamy do zagotowania.
właśnie jak pierogi nam tutaj pięknie spłynęły, robimy do nich okrasę. Wykorzystujemy słoninkę i cebulkę. Podsmażamy wszystko na patelni, pokrojemy w drobną kosteczkę. Jak pierogi nam wypłyną pod wierzch, odczekamy 2-3 minutki i możemy je wyjmować na tacę.